Cześć! Rozpoczynamy dziś zupełnie nowy cykl. Jak wygląda zamówienie z... Zapraszam! WDF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Rozpoczynamy sobie no właśnie taką miniserię i widzę w odbiciu, że jestem tak nieuczesany, że historia i będą z tego memy. Bardzo chciałem, robię to od dłuższego czasu i w końcu zaczynam to robić, moi drodzy. Jak wygląda zamówienie z... Będę z wami przechodził w tej serii przez zamówienia od strony internetowej, po tego jak przychodzi paczka i jak to wygląda. Wiecie, czasem paczki przychodzą w stanie katastrofalnym, czasem mam jakieś tam bonusy i tak dalej, więc dzisiaj chciałbym rozpocząć właśnie tę serię i będziemy sobie sprawdzać, jak od danego dystrybutora, w jakiej kondycji, w jakim stanie, w jakiej w ogóle formie te klocki przychodzą, jak wygląda sam proces zakupowy. Seria ta no nie będzie miała siłą rzeczy zbyt wielu odcinków, no bo wiecie, nie ma tak naprawdę dużo tych firm, które tak jak Kobi, Blocki, czy Tref chociażby dzisiejszy, bo dzisiaj zamówiliśmy sobie, moi drodzy, Strefla. Moi drodzy, Strefla sobie zamówiliśmy, nie będzie zbyt dużo tych serii, no bo tych, mówię, firm nie ma zbyt dużo, ale te, co mają, będą miały, moi drodzy. No właśnie, i teraz tak, jak wygląda sam proces zakupowy u Trefla? Jest całkiem prosty, wystarczy wejść na ich stronę internetową. Tutaj faktycznie trzeba trochę poszukać, no ponieważ Trefl co do zasady nie zajmuje się głównie klockami, a bardziej jakimiś grami planszowymi oraz puzzlami. Trzeba znaleźć odpowiednią zakładkę, wejść w nią i tutaj wybrać nasze klocki z cegieł. Później już jest tylko i wyłącznie prościej. Mamy dwie strony, dwie zakładki z właśnie ich zestawami. Mamy również zestawy dodatkowe. Jedyne, co mnie tutaj trochę boli, to to, że nie widzę tutaj, a było to obiecywane, kleju, który możemy dokupywać, by móc bardziej, częściej rozburzyć i odbudowywać nasze konstrukcje. Jeżeli chodzi o wysyłkę, jest ona darmowa powyżej stówki, ale biorąc pod uwagę, że tutaj większość tych zestawów koło stówki gdzieś tam krąży ich cena, no to to akurat nie powinien być większy problem. Problem by był, gdybyście zamawiali puzzle. Dalej proces zamówienia jest bardzo prosty, bardzo przejrzysty i tutaj nie ma żadnych problemów. No i przychodzi do nas, moi drodzy, taka paczucha. Jak zamówiłem tam dość dużo, także bardzo podoba mi się ich opakowanie. Widzimy, nie tylko jest otagowane, prawda, firmą, również na taśmie wszystko. Czuć tutaj profesjonalizm i ja już biorę nożyczki i zobaczymy, jak to wygląda w środku i zaraz wam wszystko pokażę, co ja w ogóle tu zamówiłem. No powiem wam szczerze tak, na pewno szykuje się teraz więcej, zdecydowanie więcej odcinków z Brick Trick. Te klocki mnie mocno się naprawdę spodobały i powiem wam szczerze, miałem wobec nich dużo wątpliwości. Główną z nich było takie, że wiecie, no mi się to jeszcze mogło w miarę spodobać, ale ci młodsi budowniczy, to myślę, że to im nie podejdzie. Powiem wam, byłem u mojej chrześnicy, która ma 5 lat już, świetnie, bawiła się w tym lepiej niż ja, serio, mówię, co? Serio, naprawdę, nie wierzyłem, to bawiła się z tym lepiej niż ja. Później jeszcze dołączył bratanek lat 11, w ogóle, on to w ogóle przepadł. Także, no, jestem w szoku, ale naprawdę osoby młode bawią się też przy tym świetnie po prostu i już mnie chrześnica pyta, kiedy wpadnę z nowymi. Stąd też to między innymi zamówienie, moi drodzy. Co tutaj sobie zamówiłem? Ano, trochę zamówiłem, no wybaczcie, ja to muszę zdjąć na ziemię, bo może nie będę tutaj kadru zasłaniał w ten sposób. No jest tego trochę, bo kupiłem sobie między innymi, by uzupełnić sobie pierwszy zestaw, o, kupiłem sobie wieżę taką. Ona, widzę, nie ma alternatyw, nie ma nic takiego, ale myślę, że będzie bardzo fajnie uzupełniać moją pierwszą strażnicę. W głębi ścisłości opakowanie, nie ma folii pomylkowej, nie ma papierów, kartony latają sobie, znaczy latają właśnie, nie, no bo jest w miarę tu wypchane, ale wiecie, że jeżeli liczycie na darmowy bonus w postaci folii bąbelkowej, to nie ma. Natomiast jest wszystko ok, nie ma opakowania żadnego uszkodzonego, a wiecie, a to nie jest lekkie, to są jednak cegły, nawet folia nie jest naddarta, czyli mimo wszystko zamówienie jak najbardziej ok, nie trzeba się bardziej, kupimy komuś na prezent i przyjdzie, wiecie, rozwalone. Natomiast też fakt, ten karton jest świetnej jakości, ten, co do zasady tu, no tamten jest zwykły. Także kupiłem sobie taki zestawik, jeden z nich. Dalej, co kupiłem, tu będzie teraz tylko ciekawiej, moi drodzy. Kończę remontować sobie swój salon, który będzie mocno w klimatach plażowo-letnich, więc nie mogłem się powstrzymać i kupić sobie domku letniskowego. Troszkę przerażałem tutaj ilość desek, tym bardziej, że deski to jest coś, na co narzekałem w pierwszej recenzji Brick Tricków, ale zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi. Tam też robiła moja dziewczyna, teraz będę robił sobie ja. 120 aż cegieł, również brak jakichś, wiecie, zgnieceń, brak
brak jakichś uszkodzeń, świetna sprawa. To jest Stern, nie Stem, tak, bo wygląda jak Steam. A to nie jest gra na Steama przede wszystkim, to jest zabawa. Fajnie, wszystko ok, tutaj wygląda. Jedziemy dalej, co my tutaj mamy, bo mamy jeszcze, o, to. Loft. Lofta wziąłem, bo zobaczyłem typa i patrzę, mówię, brodaty gag, ja go znam z telewizji. No to mówię, kurde, wiecie, figurki geka na Wośb hulają po 700 zł, a tutaj będę miał geka za znacznie taniej. To chyba kosztowało 79 bodajże złotych, wybaczcie, przy kilku paczkach nie kojarzę. Pojawiają się również kamienie, paczka również bez absolutnie żadnych zastrzeżeń. Powiem wam szczerze, jestem w szoku, bo no, mówię, patrząc na ten, to myślałem, że jakieś uszkodzenie tu będzie mogło być, jakieś minimalne przygięcie, nie ma nic. Z całych zestawów to jest wszystko, co jeszcze, bo to, a to nie jest koniec, moi drodzy, co jeszcze zamówiłem? Raz, dwa, zamówiłem trzy, zamówiłem cztery i zamówiłem pięć. A pięć zestawów aż uzupełniających, a każdy inny. Chcę zobaczyć, jak te cegły się sprawdzą, jak to będzie wyglądało. Mamy takie zestawy tam za mniej niż trzy dyszki, zdecydowanie. Warto w niej zainwestować, tym bardziej, że mówię, świetnie też będzie można z nich sobie podziałać, porobić. Troszkę mnie boli, że tutaj... nie ma takich dodatków też właśnie z trawą, nie ma takich dodatków właśnie z klejem, ale moi drodzy, w tej sprawie również odezwę się do dystrybutora, do producenta i zapytam, jak to wygląda. Kupiłem takie cegły, czyli cegły po prostu, jak one się nazywają? Mam tu jakąś nazwę? Nie widzę nazwy. Zestaw uzupełniający Bricks Refill. Refill po prostu, tak zostało nazwane. Te pudełka również, moi drodzy, bez ani jednego zastrzeżenia, w sensie przychodzi to w stanie pięknym, nawet folia nie jest naddarta. Tutaj mamy refit, aha, bo refit jest uzupełniający, okej. Nie, po prostu tutaj mamy cegły wygięte w formie białej, w kolorze białym. Z tyłu się różnią te obrazki, więc też spoczy. Dalej mamy takie jeszcze cegiełki, czyli duże, większe cegły niż tamte pierwsze. One się różnią naprawdę z pięć różnych zestawów. Kupiłem sobie również dachówkę. A to w ogóle fajnie brzmi tam. By the way, zobaczymy, jak będę otwierał, czy w środku również, bo z zewnątrz, mówię, nie ma żadnych zastrzeżeń, a zobaczymy, czy w środku te cegły doszły ok. Bo wiecie, co innego kupić w Biedronce, tak jak były, czy ten, a co innego tutaj. Czy to naprawdę dojdzie całe? Śmieszne tak, kurde, jak nie plastikiem, a jednak cegłą tu zajeżdża. Dachówek. Chociaż piszesz, że tu są cegły, ale tu już piszesz dachówki, także dachówki. Ponieważ, moi drodzy, też mam pewien projekt w głowie, ale to spokojnie. Też do mojego salonu. No i moi drodzy, ostatnie, tu też mamy właśnie wszystko. Małe, wielkie i takie łuki. To jest chyba najciekawszy zestaw z racji tego, że mamy tutaj najwięcej tych elementów. Znaczy wiecie, dalej jest 70, ale mamy najwięcej właśnie różnego rodzaju kształtów, co jest chyba najbardziej przydatne. Podsumowywując, w treflu zamawia się fajnie, zamawia się wręcz przyjemnie, a sam kloc jest ciekawy. Najbliższe tygodnie będziemy spędzali teraz mocno z treflem, bo mówię, ten kloc mnie niesamowicie zainspirował i będziemy tutaj sobie coś robić, a na końcu stworzę jeden duży projekt, co tu dużo gadać, mocka. Ale po kolei, moi drodzy, to jeszcze trochę potrwa. Ja wam dzisiaj dziękuję za kolejny wspólny odcinek. No, co tu dużo gadać. Można zamawiać z trefla, godni polecenia. Paczki przychodzą w stanie perfekcyjnym. Wiecie już, jak zamawiać z trefla. Napiszcie mi, co sądzicie o samej serii, jak o samych klockach. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli w każdym z odcinków z tymi zestawami. Dzisiaj wam dziękuję i mówię jak zawsze. Bye!